W Międzybrodziu odbyła się kolejna majówka ekumeniczna. W wieczornym spotkaniu wzięli udział wierni i kapłani rzymskokatoliccy, grekokatoliccy, prawosławni i starokatoliccy. Po raz kolejny wiara połączyła ludzi. Majówka to przede wszystkim okazja do modlitwy, wspólnego uwielbienia Boga, bo okazuje się, że więcej nas łączy jak dzieli, ale jeszcze będzie okazja też i do spędzenia wspólnie czasu na wesoło przy ognisku i budowanie tych więzów takich bardzo ludzkich, zwyczajnych. Oczywiście każda religia jest od siebie różna, ale trzeba dążyć do tego, by chociaż w jakimś małym stopniu coś wspólnego mieć ze sobą. Takie były tutaj zwyczaje, trzeba to przywrócić z powrotem, żeby między nami zgoda panowała, bez względu na to, kto jest jakiego wyznania. Kościół Narodowy tak samo się modli jak my, a natomiast prawosławni pięknie śpiewają, więc bardzo przyjemnie się tutaj spędza czas. Warto przyjechać, jest to jakoś po prostu inaczej niż normalnie, gdzie się idzie do kościoła i po prostu i człowiek to jakoś inaczej przeżywa, inaczej po prostu pamięta to po prostu. Pojednanie z ludźmi, ze wszystkimi trzeba się pojednywać, nie? Tak samo, czy jak popy są, czy nasz ksiądz, czy co, wspólna modlitwa jedna jest. Majówka ekumeniczna w Międzybrodziu odbyła się przy XIX-wiecznej kapliczce świętego Jana Nepomucena. To wierni sami zadecydowali, aby to spotkanie odbywało się właśnie w tym miejscu. To tu panuje wyjątkowy klimat. Atmosfera tej modlitwy, kiedy włącza się w akompaniament naszego śpiewu i śpiew przyrody, ptaków i szum wiatru jest taki niezwykły. Majówka ekumeniczna w tym miejscu odbyła się już po raz trzeci.